Hallo, może powtórzymy niemiecki? Das ist machba. Dzisiejszy temat to powitanie, pożegnanie, podstawowe pytania i odpowiedzi, i odmiana czasownika. Tak, jak przywitałem się na początku, czyli hallo. To takie nieformalne powitanie, możemy się witać w ten sposób ze znajomymi, ogólnie potocznie, też usłyszymy to gdzieś w sklepie, ale takim oficjalnym powitaniem to jest Guten Morgen, na przykład rano do godziny 12 mówimy Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen. Po południu od godziny 12 będziemy już mówić Guten Tag, czyli dzień dobry. Guten tak. Wieczorem powiemy po prostu guten Abend. Czyli guten Abend to dobry wieczór. Guten Abend. Jest jeszcze jedno takie pozdrowienie, które możemy powiedzieć na przykład w porze obiadowej. Często spotykane jest to właśnie między współpracownikami, na przykład w pracy. Możemy powiedzieć malzeit. Czyli mówimy to pozdrowienie w porze Obiadowej, co jest jednocześnie powitaniem i życzeniem sobie smacznego. Hallo, Guten Morgen. guten Tag, guten Abend. Jeżeli chcemy zapytać kogoś o samopoczucie, powiemy po prostu wie geht's dir? wie geht's dir? Co dosłownie oznacza jak idzie ci. Już w ten sposób możesz rozszyfrować co poszczególne wyrazy oznaczają. Wie jak geht's dir? czyli jak idzie ci ja albo możemy po prostu powiedzieć wie geht's czyli jak leci po prostu nie musimy dodawać tego że jak ci leci wie geht's, jak leci jak idzie jeśli będziesz się zwracać do pana pani państwa to wtedy powiesz wie geht es ihnen czyli jak się pan pani miewa jak się państwo miewają wie geht es ihnen wie geht es ihnen Czyli wie geht's albo wie geht's dir, powiesz po prostu do kolegi, koleżanki. Natomiast jeżeli się będziesz zwracać do kogoś oficjalnie, pan, pani, państwo, wie geht's ihnen? Wie geht's dir? Wie geht's ihnen? Jeżeli ktoś nas zapyta, wie geht's, a my chcemy odpowiedzieć, że dziękuję bardzo dobrze, powiemy Danke sehr gut. Danke sehr gut. Danke sehr gut. Natomiast jeżeli chcemy po prostu powiedzieć ach, dziękuję, dobrze. Danke, gut. Danke, good”, A jeżeli chcemy powiedzieć, że a, leci, tam, no nie tam, leci. Czyli ach, es geht, es geht. Es geht. Albo możemy też powiedzieć a, es geht zu, so. no, jakoś tam leci. Ach, es geht so, Es geht so. Albo jeśli chcemy powiedzieć niedobrze, to powiemy nicht gut. Wie geht's? A... Nicht gut. Nicht gut. Albo możemy powiedzieć, że źle po prostu, czyli szlecht. Wie geht? Schlecht. Schlecht. A jeśli chcemy powiedzieć, że u nas wszystko w najlepszym porządku, to powiemy: A, ah, alles bestens. Alles bestens. Danke. Danke. Alles bestens. Alles bestens. Ktoś może też zapytać: Alles klar? Wszystko w porządku? Alles klar? A my możemy odpowiedzieć: ja albo nein. Alles klar? Nein. Alles klar? Ja. Jeśli będziemy się chcieli z kimś pożegnać, to oficjalnie możemy powiedzieć Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Czyli po prostu do widzenia. Auf Wiedersehen. A tak nieformalnie to na przykład Tschüss, czyli Cześć. Tschüss. Albo Ciao. Lub Bis später. Czyli do później dosłownie. Bis später. Bis später. Bis bald. Czyli do zobaczenia wkrótce. Bis bald. Możemy też powiedzieć. Tschüss. Machs gut. Tschüss. Machs gut. Co oznacza cześć. Miewaj się dobrze. Tak dosłownie można by przetłumaczyć. Czyli cześć. Trzymaj się. Machs gut. Tschüss. Machs gut. A teraz podstawowe pytania. Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heisst Co oznacza Jak się nazywasz? Wie heisst du? Woher kommst du? Skąd pochodzisz? Woher kommst du? Wo wohnst du? Gdzie mieszkasz? Wo wohnst du? Wer bist du? Kim jesteś? Ktoś ty? Wer bist du? Tworzenie pytań jest bardzo proste. Najpierw mówimy zaimek pytający, potem jest czasownik, a potem osoba. Czyli w pytaniu, wer bist du, mamy, kto jesteś ty. Wie heißt du, to, jak nazywasz się ty. Woher kommst du, to, skąd pochodzisz ty. Wo du, to, gdzie mieszkasz ty. Bardzo proste, wystarczy zapamiętać. Zajmik pytający, czasownik, osoba. I tyle. Oczywiście trzeba pamiętać też o odmianie czasownika. Tak jak w języku polskim: ja idę, ty idziesz, on mieszka, ty mieszkasz. Tak samo w języku niemieckim musimy odmienić czasownik. Ale o tym za chwilę. Zatem, jak odpowiedzieć na te pytania? Wer bist du? Możemy powiedzieć: Ich bin Aki. Na przykład. Ich bin Aki. Wie heißt du? Ich heiße Aki. Wie heißt du? Ich heiße Aki. Woher kommst du? Skąd pochodzisz? Ich komme aus Polen. Ich komme aus Polen. Wo wohnst du? Ich wohne in... I tu podajemy nazwy miasta. Na przykład, ich wohne in Katowice. Czyli tworzenie zwykłych, prostych zdań jest bardzo proste, bo to są proste zdania. Czyli najpierw musimy dać osobę, czyli powiedzieć ja, czyli ich, nazywam się, hajse i podajemy imię, aki. Ich heiße Aki. Czyli po prostu wszystko musimy powiedzieć, co w zdaniu musi się znajdować. Czyli ja nazywam się tak i tak. Ja mieszkam tu i tu. Ja pochodzę z tralalala. Tak to powinno wyglądać. Czyli nie inaczej. Taka jest konstrukcja zdania i tak będziemy układać. Oczywiście trzeba pamiętać o odmianie czasownika. Odmiana czasownika być jest nieregularna. Ich bin, du bist, er, sie, es, ist, wir sind, ihr seid, Sie sind. I najlepiej nauczyć się tego w jakimś kontekście, najlepiej w pełnym zdaniu, żebyśmy później łatwo mieli skojarzyć. Czyli na przykład Ich bin groß. Jestem duży. Er ist klein. Czyli on jest mały. Du bist auch groß. Ty też jesteś duży. Wir sind klug. My jesteśmy mądrzy. Ihr seid intelligent. Wy jesteście inteligentni. No i Sie sind auch intelligent. Oni też są inteligentni. Najlepiej sobie zapamiętać w jakimś konkretnym zdaniu, żeby mieć łatwość skojarzenia, żebyśmy mogli szybko odnieść się do tego zdania i wtedy łatwo sobie przypomnieć, jeżeli mamy jakiś kontekst. A czasowniki regularne są bardzo proste w odmianie. Nawet pewnie nie będziecie się musieli tego uczyć, bo zapamiętacie od razu wystarczy tak bez, z bezokolicznika wyrzucić końcówkę en, czyli jeżeli mamy czasownik common na przykład, czyli pochodzić, przychodzić, to jest bezokolicznik, tak znajdziemy to słowo w słowniku, na przykład nieodmienione, czyli z końcówką en. A jak tą końcówkę en odrzucimy, to musimy podstawić odpowiednią końcówkę co do osoby. I tak na przykład ich ma końcówkę e, du ma końcówkę st, rzs er, ma końcówkę t, wir ma końcówkę EN, czyli tak jakbyśmy jej nie wyrzucali. I ma końcówkę T. No i ZZ ma końcówkę EN. Jeżeli chcecie zapamiętać, jakie to są końcówki tak z góry na dół, to możecie sobie powiedzieć est t, ent, en. est ty t, en. ESTTNTN. T, t, en. n. No i już macie zapamiętane. No chyba, że trudno Wam to zapamiętać. ESTTNTN. En. To możecie powiedzieć na przykład sobie od końcówek. Edward, Stasiu, Tomek, Encyklopedia, Tomek, encyklopedia. Edward, Stasiu, Tomek, encyklopedia, Tomek, encyklopedia. W taki sposób możecie na przykład zapamiętać, jakie to końcówki. Das ist alles für heute. To wszystko na dzisiaj. Sprawdźmy, czy umiecie się pożegnać. Tschüss! No dawaj, Tschüss. No Bis zum nächsten Mal. Do następnego razu. Tschüss! Bis dann.